wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek, 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. To się wyraźnie obsuwa. Panie Maliniak, jak to tam u pana wygląda? Mnie się wydaje, że to minimalnie obsunęło się trochę błota i tak się, proszę pana, wydaje, no. Ja na oko widzę, że coś tam nie jest w porządku. Znaczy, pana mówi, że to jest złudzenie optyczne, a ja wierzę aparaturze. Patrz, pan wie, skąd się bierze taka ilość, proszę pana, katastrof lotniczych przy lądowaniu? Dlatego, że pilot nie wierzy przyrządom, tylko na oko mu się tak wydaje, a potem go szufelką zbierają. Na oko to chłop w szpitalu umarł. Panie Rozpiór! Nie bądź pan taki mądry, dobra? Przeliczysz mi to jeszcze raz, ja to sprawdzę i postanowiłem co z tym zrobić. No co tam panowie, co tam nowego? Proszę pani... Jakieś chłopaty, co jest, co jest? Moje uszanowanie panu dyrektorowi, bo pan inżynieruje, wydaje się... Na oko, a ja panie uważam... Panie Maliniak, zdaje się, że wydałem dyspozycję, nie, no, tak? Przyjemne, no, proszę wykonać, a decyzję pozostawić kierownictwu odcinka. Reszta też do swoich zajęć. Inżynierze, pozwoli pan, się na chwilę jeszcze zatrzymam kolegę Maliniaka, co? Ale przede wszystkim chciałem pana zaprosić. Chodźmy, pana. Panie dyrektorze, co? A Teodoryk będzie potrzebny. Zostaw pan tego trikweli i chodź pan, panie Maliniak, chodź pan. Panie dyrektorze, kębatka? Nie, dziękuję. Szklaneczki poproszę. Kolego Maliniak, zamknijcie. Na zaprzas, panie dyrektorze. Nie, nie, tak, tylko przymknijcie, żeby to, jak to mówią, muchy nie leciały. Cztery poproszę. Po czwartą to ja mam tylko musztardówkę. No niech będzie musztardówka. Może być. A, picie alkoholu w miejscu pracy, w godzinach służbowych jest poważnym wykroczeniem, towarzysze.
Ile to ja na chudrów wyrzuciłem z budowy za to, że hańbili dobre imię załogi, walając się, jak to mówią, w upojeniu alkoholowym na zapleczu. Albo co gorsza, na froncie robót. No ale są takie chwile w życiu człowieka, kiedy nie wypicie jednego, podkreślam jednego, byłoby dowodem braku kultury. No to wasze zdrowie, towarzysze. Zdrowie pana dyrektora. Przepraszam, że nie ma tu zagryźć, ale... Nie przyjechałem tu na obiad. Nie spodziewaliśmy się takiej okazji. Sprzęsłe i sporniki. Sprzęsłe i sporniki. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. No, najlepszego. A wiecie, jak jest nasz największy wróg? Który najbardziej nam szkodzi? Tak. Paraliżuje nasze ruchy i w kluczowych momentach chce nas chwycić za gardło? Bezmyślność. Bezmyślność. Szturmowa brygada inżyniera Karwowskiego. No nawet ma niezłe wyniki, tak, w pracy. Ale przychodzi dyrektor, wyciąga butelkę, piją i nikt się nie zapyta nawet. Z jakiej okazji? Właśnie, no. No, ja właśnie cały czas chciałem zapytać. No, chcieliście, aleście się nie zapytali. Czy się nie zapytali? No to ja się właśnie teraz pytam. No to ja właśnie wam odpowiem. Wiemy z okazji, że wasz dyrektor, no jaki on tam był, taki był. Ale odchodzi od was. Idzie pan w górę. O, kolego Maliniak, ja już się nachodziłem w górę. W dół, w górę, w dół. W górę. Teraz idę na bok. Na bok, tak. Nie. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem pracy przechodzę w stan spoczynku. No nie, panie dyrektorze. Nie, to niemożliwe. Ja protestuję. Załoga się nie zgodzi. Zrobimy zebranie. Panie inżynierze, zwołamy zebranie. To niemożliwe. Jak to, dyrektorze, wy w stan spoczynku? W stan spoczynku? No, tak, to że urodziłem się 65 lat temu. Tak, wiecie. Nie. Dosyć zdrowia straciłem na tych... W budowach należy mi się, należy. 65 lat? Tak. Nigdy bym panu nie dał. Taki mężczyzna. A o, mężczyzna to inna rzecz, ale dyrektorowania dosyć. Będzie tego, jak to mówią. No, to napijmy się. Nie wypiję, nie. Za pana odejść nie wypiję, nie. Zabijcie mnie, ale nie wypiję. Napijcie się, Maliniak, napijcie. Nie wypiję, nie. Napijcie się. Nie wypiję, nie. No wy też kiedyś pójdziecie na emeryturę, pójdziecie, tak? Nie. No oczywiście, jeżeli będziecie przestrzegali BHP, bo inaczej to was coś tu przygniecie, tak? No. Dziękuję za wszystko, co dobre. A co złe? Zapominam. Dziękuję. O, sam. Muszę jeszcze lecieć na B6. Tam też jest niezła załoga. No trzymajcie się. Lata to są lata. Zmiany w mózgu, zwężenie naczyń i pierdziaje. Panie Maliniak, żeby mieć zmiany w mózgu, to najpierw trzeba mieć mózg. No ale panie inżynierze, niech pan spojrzy, jak to jest. No chodził, burczał i teraz nagle w ten spoczynku. Aż pani Zosiu, przecież on jeszcze nie umiera i daleko mu do tego. A ciekawe, kto po nim teraz przyjdzie. Pani nie pije, pani Zosiu, to ja po pani wykończę. Ja powiem szczerze, że ja przy tym Wardowskim to nie mogłem specjalnie rozwinąć lotu. No nie mogę powiedzieć, fachowiec tam był w porządku. Ale na ludziach to się nie znał. Otaczał się inżynierami, kierownikami. A przecież w średnim nadzorze technicznym też mogą być talenty, no nie?
I dlatego mu się nóżka podwinęła. Jak to? Podwinęła. Odchodzi człowiek na emeryturę, zgodnie z ustawą, bo ma odpracowane lata. Ma odznaczenia, więc finansowo wyjdzie na swoje. I o czym tu mówić? Panie inżynierze, gdyby mu wszystko grało, to by mu w metrykę nie patrzyli. Ja panu dam taki fakt. Posłał mnie pan kiedyś do dyrekcji na odprawę. No wie pan, kiedy pan chorował na włosy. Zabrałem głos. Bardzo a propos. On nam jak nie wsiądzie. A przecież byli towarzysze i słyszeli i myślą sobie. Stary już w piętkę goni. Panie Maliniak, idź pan lepiej do roboty, zanim się zdenerwuje. A ja mogę pójść. Ale przy tym nowym, który tu teraz przyjdzie, to pan już nie będzie taki. Beniaminek. Bierze sobie koszulę i powiedział, żeby mu nie przeszkadzać. A poza tym to nie lubi dotykać słuchawki mokrymi rękami. Nie opłaca mu się wycierać, bo ma jeszcze dużo prania. Proszę zadzwonić później. Marek, kto zadzwonił? Jakaś pani. Jaka pani? Chciała rozmawiać z ojcem, ale powiedziałam, żeby zadzwoniła później. Nie przedstawiła się? Mówiła, że jest z gabinetu ministra. Stefan! Mówiliśmy się, że teraz jest czas odpoczynku. Tak, nikt z nikim nie rozmawia, każdy myśli o własnych sprawach, to jest konieczne dla higieny psychicznej. Ale Stefan, był telefon. No, Karol dzwonił? Nie, dzwoniła jakaś pani z gabinetu ministra. Zawodnego? Nie wiem, Marek odbierał telefon. Marek, jakiego ministra? Ja wiem, nie wiem. No ale co ty powiedziałeś? Że tato jest zajęty, pierze koszulę i żeby zadzwoniła później. Młody idiota. Dzwonią z gabinetu ministra, a on mówi, że ojciec pierze koszulę. Ale jak ja teraz wyglądam? Wygląda na to, że masz żonę rozdrapę, która nawet koszuli ci nie potrafi ubrać. A mówiłam ci, że ci upiorę tę koszulę, to nie, też się upa, że sam sobie wypierze. No bo ja sam lubię prać od dzieciństwa, sam sobie wszystko prałem. A teraz, kiedy są te detergenty, enzymy, to pranie jest prawdziwą przyjemnością. Gdzie przynajmniej jest to, o czym pomyśleć w łazience. Tak, no i doigrałeś się. Co sobie teraz o tobie pomyślą? Praczka z Portugalii. Ostatecznie nic takiego się nie stało. Przecież mogę być zajęty we własnym mieszkaniu po pracy. Zaraz zadzwonię, powiem, że jestem wolny i się z nim rozmówię, nie? A dokąd zadzwonisz? No dokąd? No, Marek, z jakiego ministerstwa dzwonili? Nie wiem. A wiesz, tak się zachowuje, jakby takie bez przerwy wyzwaniali ze wszystkich ministerstw. To na pewno był ten twój. Zadzwoń do niego teraz. No ale, a jeśli to nie był zawodny? No to właśnie zadzwoń do niego i sprawdź. No, zadzwonić i co powiedzieć, co? Mówi no. Karwowski, tak. Czy przypadkiem pan minister nie ma do mnie jakiegoś interesu, tak? Idę na idiotę. Trzymaj. Halo? Tak, tak, zgadza się. Proszę pani, już go oddaję, zaraz podchodzi. A proszę pani, on nie mógł podejść przed tym, bo prał koszulę, ponieważ ja powiedziałam, że mu wszystko wypiorę sama. Zresztą zawsze sama wszystko mu piorę. Proszę pani, ale on się uparł i powiedział, że przy praniu mu się lepiej myśli. Przekonywałam go, prosiłam, ale nie, on sam powiedział, że sam. I tak, już oddaję słuchawkę. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Do widzenia. To była tylko jedna koszula, proszę pani. Tak jest. Minister zawodny wzywa mnie na jutro na 10:00. To cię wybiorę, tę koszulę. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry.
Moje nazwisko Karwowski. Inżynier Karwowski. Ja byłem wezwany. Wiem. Proszę. Proszę, niech pan siada. My się znamy, inżynierze. Dzień dobry. Tak, dyrektor Wolica. No co, uprawiacie coś? Siadajcie, nie krępujcie się. Siadajcie. No, chciałbym uprawiać, chciałbym, ale po tej kontuzji jakoś nie mogę się zebrać. Mówiłem, żeby wybrać inną sekcję. Bo nie dużo te 2-3 godziny dziennie. Zawsze sobie pogram. Nawet na to nie mam czasu. No, ale teraz będziecie mieli więcej czasu. Jak was przestanie gonić ten wasz menadżer. Dyrektor Wartowski. A tak. Ja to najbardziej przeżyłem. Bo porządny chłop był. No, o ile wiem, to pan raczej walczył z Wartowskim. No, walczyłem. Ale co to był za przeciwnik? Panie, jak ja się z nim żarłem. Jak ja z nim walczyłem. Tak, no, on też podchody mi robił. No tak, ale Wadowski potrafił pociągnąć kołdrę w swoją stronę, no to trzeba mu przyznać. Jakie on miał triki, sposoby. Nie chciałbym być w skórze tego nowego. Już ja mu szykuję minę. Idę w tej sprawie do ministra. A o kim się mówi na miejsce Wartowskiego? Jak to pan nie wie? No, wyścig się rozpoczął. Bomba poszła w górę. Dużo się mówi o Dybaku ze Zjednoczenia. No, dla niego to nie byłby awans. Ostrzy sobie zęby też sobie ryba. Sobie ryba? Ta. No i też Stojanko ma mocną kartę. Tylko, że trochę za młody. Ja osobiście to stawiam na sobie rybę. Każdy, proszę pana, kto przyjdzie na to miejsce, to połamie sobie zęby. To ja wam to mówię. Aha, słyszeliście o tym, że wpłynął jakiś nowy wniosek w sprawie jakiegoś Maliniaka? Podobno młody, zdolny, z dużą praktyką. Słyszał pan coś o nim? Co? Tak, no, słyszałem. Poczekajcie, tylko że chciałem porozmawiać z inżynierem Karwowskim. Proszę. Proszę was, lekarz. Co to za historia z Karwowskim? Czy znaleźli coś u Wartowskiego i minister rozmawia z jego ludźmi? Nie umiem panu nic powiedzieć. Wczoraj minister wrócił z centrum obliczeniowego i kazał go wezwać na dzisiaj. Kiepska sprawa. Chciałbym, żebyście zrozumieli cały mechanizm tego. Zebraliśmy dane 14 kandydatów, którzy mniej więcej odpowiadają naszym kryteriom. Informatycy opracowali 421 cech kwalifikujących i komputer was wyrzucił. Panie ministrze, to chyba jakaś pomyłka. Za tyle lat pracy... My też początkowo podejrzewaliśmy, że to pomyłka. Ale sprawdziliśmy komputer, przeanalizowaliśmy dane. Niestety wynik ten sam. Stanęliście na szczycie piramidy 421 cech osobowościowo-zawodowych. Konsultowaliśmy to z towarzyszami z komitetu. Nie zgłaszali sprzeciwu. Wobec tego gratuluję. A ja nie rozumiem. No powołano was na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa na miejsce towarzysza Wardowskiego. Co tu jest do zrozumienia? Napijecie się czegoś? Piwo, koka, starka, whisky. Na początek poproszę szklankę zimnej wody. Perła Bałtyku. Ciepła. Poproszę. Proszę. Panie ministrze, ja się stanowczo na to nie godzę. Ja się po prostu do tego nie nadaję. Co innego odcinek. Proszę bardzo, co innego dyrekcja. Sprawozdania, papiery, konferencje, zjazdy. Chwileczkę, czy wy chcecie polemizować z komputerem?
my wprowadzamy nowe metody, które mają na celu eliminację przypadkowości w doborze kadr. Co chcecie się temu przeciwstawić? No są lepsi kandydaci, znacznie poważniejsi ode mnie, bardziej doświadczeni administracyjnie. Na przykład dyrektor Dybak. Albo inżynier sobie ryba. Dajcie spokój. Dane Dybaka wrzuciliśmy do komputera, w ogóle nie chciał zaskoczyć i cały ośrodek obliczeniowy stanął. Jak się potem okazało, pracował na jałowych danych. A co do sobie ryby, bo to mamy inne plany. No teraz jesteście już w kierownictwie przedsiębiorstwa, mogę wam powiedzieć. Chcemy go postawić do dyspozycji prokuratora. Zresztą, co tu dużo gadać? Tu jest wasza nominacja. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Teraz jutro niedziela, w poniedziałek. Wprowadzam was na nowe miejsce pracy i ustawiam. Jak to mówią? Tak jest, panie dyrektorze. Z różnych pracowa. Z nominacji, z awansu, z rozdzielnika. A z komputerowym to ja pierwszy raz. A zleślę teraz wasza kolej, dyrektorze. Nie wiem, czy panowie się znają. Dyrektor Wolica, inżynier, dyrektor Karłowski. Marek, uważaj, żeby nie pobrudzić, bo to ja w poniedziałek muszę zwrócić. Ale Stefan, czyś ty oszalał, wiesz, że naprawdę zachowujesz się jak prymadonna, to nie sobie gardła podrzynają, żeby do czegoś dojść, a ty grymasisz. Ty pomyśl troszkę o domu. Pensja wyższa, pozycja zupełnie inna. Tak, pensja większa, tylko zarobki mniejsze, proszę cię. Nienormowany czas pracy, czyli brak nadgodzin. A jednocześnie charuwa, od rana do nocy. A poza tym ja się na tym zupełnie nie znam. Jeden na drugiego czatuje. Wolica już minę założył i tylko czeka, jak na nią nadepnę. Sobie ryba do dyspozycji prokuratora, a minister powiedział, że z komputerowym jeszcze nigdy nie pracował. Ale Stefan, jesteś wprost stworzony na dyrektora. Ja cały czas wiedziałam, że oni ciebie krzywdzą. Ty umiesz tak rozmawiać z ludźmi, a poza tym masz tyle wdzięku. Pierwszy raz to słyszę od ciebie. A to? Co to znaczy dyrektor komputerowy? No więc to jest tak, wrzucają tysiące danych do komputera w życie i komputer mnie wyrzucił. Znaczy, komputer mnie wybrał. No widzisz. Daje mi to pewną satysfakcję, bo była bardzo silna konkurencja. A jakie tam były dane? No więc, czy się dobrze uczy, czy nie wagaruje, czy ma czyste zeszyty? Na pewno były inne pytania. A czy to kolegium tacie policzyli? Nie, bo nie było wpisane do akt. Tata to jest czwany lis. Niedobrze, bracie. 38,9. Ile? 38? 38,9. Ale niebo na szczyt. A może ci zawołać lekarza? No przecież tu jest lekarz. Co, uważasz, że jestem gorszy od moich kolegów? No nie, no ale ty jesteś chory, a oni są zdrowi, nie? No, tym gorzej dla nich. Oni by musieli mnie badać, a ja już wiem, co mi dolega. Tylko co ja sobie mogę zapisać? Zapiszę sobie antybiotyki, to rozwalę wątrobę. Zapiszę coś na osłonę wątroby, to podrażnię sobie woreczek żółciowy i tak można w nieskończoność. Farmakologia jest dobra dla tych, którzy lubią się leczyć. Wiesz co, Stefan? O. Postawisz mi bańki. Ale ja nie mam pojęcia, jak stawiać bańki. Nie trzeba mieć pojęcie. A może
poprosić Magdę, co? Ona swoim chłopskim sprytem. Ale co to za filozofia, chłopie? Dyrektorem chcesz być, a baniek boisz się postawić? Tak. Przynieś miednicę z łazienki. Szybko, przynieś, przynieś. A na co ta miednica? No, zobacz, przynieś, przynieś. Miednicę z łazienki. Nalej ciepłej wody i wrzuć bańki. Na dole w szafce. Denaturat jest koło sedesu i wata. A nie, nie, watę mam tu. Ja zrobię pochodnie. Dobra. Jest. Postawię się na dłoni. No? To jest prosta zasada fizyki. Musisz wytworzyć w bańce próżnię. A to jest skuteczne? Jedyne. Wszyscy żyjemy dzięki bańkom, które nam sprzedały nasze matki. No dobra, teraz ja się odwracam. Aha, przemyj mi plecy, Przemysławku. No i eksperymentujcie, towarzyszu dyrektorze. Co? Jezus, Marnia, no przecież... Przepraszam, nie chciałem cię Ja nie prosiłem cię o drugą część potopu, tylko o ulgę, no Stefan. Dobra, poczekaj teraz. No, Trzyma się, patrz. Widzisz, siedzi. Trzyma. Wyżej? No. Ciągnie. Ciągnie? Jeszcze jak? Zabarwiają się tam plecy? Ta jedna ciągnie, macie fioletową. No dobra, jeszcze jedna i wystarczy. Naciągnij kołdrę. Teraz mnie zabawia, jesteście, jak to ty będziesz dyrektor, dobra? Ja ci powiem, że ja... Ja nie umiem być dyrektorem. No, baniek też nie umiałeś postawić. A czuję, że mi dobrze naciągają. Ale tyś mi pokazał, jak to się robi. No to też tam ci pokażę. No przecież w końcu ktoś odpowiada za to, że ofiarę zrobili dyrektorem. No. W końcu ja mam 421 cech pozytywnych. Wy mówicie, że się nie nadajecie, a żebyście wiedzieli, jak ja się nie nadawałem. A jak pan zaczynał, dyrektorze? A no wiecie, po prostu, to było tak. Budowaliśmy wtedy Marienstadt, nasza trójka, systemem takim trójkowym. I trójka nasza wyrabiała 660% normy. No to nas wezwali pewnego dnia do biura, wszystkich trzech, i zrobili nas dyrektorami. Tak, no wtedy się zaczęło. Co? A wy? Wy jesteście... Komputerowy dyrektor, studia, praktyka. Ja? Co ja byłem? Ja byłem dyrektorem zawansu. Praktycznie to nie miałem żadnych szans. Ale się wziąłem, wiecie, w kupę. Zacząłem studiować zaocznie. Tylko wiecie, nie tak zaocznie, że na oczy książki nie widziałem. To się zębami wgryzałem w ten materiał. Wgryzałem, aż zainteresował się mną ten staruszek nowowiejski. A który? Henryk? Czy Norbert? Nie, tam stary nowowiejski, Sasza, to zrąbszczyk, idealista, szklane domy. Postanowił wykształcić robotnika, no i dopiął swego. Pamiętacie taki film Piątka z ulicy Barskiej? To o trasie WZ. Tak, to ja tam już jestem przedstawiony jako inżynier. Podbiega do mnie, wiecie, na ubudowie robotnik i woła: panie inżynierze, kościół świętej Anny się wali.
A ja mu na to, to znaczy nie ja, tylko taki cholubek jakiś, co tam mnie przedstawia, mówi: opasacz kościół żelaznym pierścieniem. Nie, to chyba nie był cholubek. No może nie, jakiś taki inny artysta, ale to o mnie chodzi. O, to nie były łatwe czasy, nie? Można się było przejechać i to zdrowo, tak. Edziu, co ty tam robisz? A to wszystko porozwalane, co to za plac budowy, patyki porozrzucane, rozkopane, to jest wnuk po średniej córce, a tamten jest od młodszej. Co ty robisz, Edziu? Jeszcze nie wiem, jak zbuduję, to zobaczę. Nie, to bezplanowa taka robota, bezplanowa. No inżynierze, wieszcie, co wam dają, a co z tego wyniknie, to zobaczycie. Kiedy od strony technicznej, to ja się nie boję, tylko te wszystkie rozgrywki, podchody, to mnie przeraża. Ja wam dam jedną dobrą radę. Są dwie metody, żeby się utrzymać na stanowisku. Chodzić w górę, albo chodzić w dół. Ja wybrałem tę drugą. Chodziłem na dół, do załogi, radziłem się, konsultowałem. Zresztą sami wiecie, tak. Ale i górę miałem na oku. Tak. I to jest trzecia metoda. Najlepsza. Więc pozostaje życzyć nowemu dyrektorowi owocnej pracy. Zadania są trudne, ale wykonalne. Od dyrektora i od całego zespołu kierowniczego wiele zależy. No to bierzcie się do roboty. No i czy na mnie zawsze możecie liczyć? Dziękuję. No i o granicach zdrowego rozsądku. Do widzenia. Ja to zrobię, dyrektorze. Proszę bardzo. Czy zrobić panu herbatę? A nie, przed chwilą piłem, dziękuję. Łączyć pana z kimś? Nie, dziękuję. Tak, słucham. A nie. Ja tylko chciałem sprawdzić, czy to działa. Huta Bobryk do pana na szarym telefonie. Słucham, Karwowski mówi. Tak. Chwileczkę. Witam, dyrektorze. Witam, Karwowski. Nie Wardowski, a Karwowski.
pracy. Dobra, poczekajcie. Maliniak? No, tak, tak, dobrze, no, ale ja mam tutaj urwanie głowy. Moskowska, no niedobrze. Co jest? Karwowski? Obecny. Karwowski, nie masz nic do powiedzenia klasie? Nie, proszę pana. Nie chcesz z niczym się pochwalić? Czy ty się lubisz chwalić? Ja? No jak, lubi się Karwowski chwalić, czy nie? Niestety chwali się, że jego ojciec został dyrektorem. No widzisz? A z wychowawcą nie chcesz się podzielić swoją radością. Nieładnie, Karwowski. To jak, został twój ojciec dyrektorem, czy nie został? Tak, został. Budownictwie? Tak, tato jest budowlańcy. To jest bardzo ważny resort. Jak literat napisze złą książkę, to do kosza można wrzucić. A jak budowlańcy coś nakrocą, to całymi latami stoi. I dlatego nazywamy budownictwo jak? Ważną gałęzią gospodarki narodowej. Tak jest. A twój ojciec popiera inicjatywy? Popiera, proszę pan. Pisz. Pisz. Pewien obywatel, pedagog, posiada działkę pod niską zabudowę, ale nie dysponuje odpowiednią ilością materiałów budowlanych. Chodzi o to, żeby temu obywatelowi zorganizować spotkanie z twoim ojcem. Co dzisiaj mamy dzisiaj? Wtorek! No, to żeby sprawa nabrała rumieńców, powiedzmy sobie we czwartek. Ale proszę pana, tata ma tyle spraw na głowie, że nawet jak minister dzwoni, to musi czekać. Aż tata sobie wypierze. Aż tata sobie wypierze. No, to chodź do tablicy słonecznej. O, wątpię, czy ci minister pomoże. Pisz. Do 5/6 liczby 8 dodaj 2 3/4 i odejmij 8/9 liczby 12. Ja na miejscu Magdy to bym nie pracowała. I tu właśnie wykazałaby brak charakteru. Madzia bardzo jest przywiązana do swojej pracy i ręczy, że jej nie rzuci. A żona prezydenta NRF-u była lekarzem i musiała rzucić pracę. Przecież nie wypadało, żeby jakiś ordynator szpitala krytykował panią prezydentową, jakby wysłała jakiegoś pacjenta na tamten świat. No, do prezydentowej to jeszcze daleko. No co to takiego wielkiego dyrektor przedsiębiorstwa? Przecież teraz takich napęczki. No pewnie, że w dzisiejszych czasach ranga dyrektora nieco spowszedniała. No ale pamiętam, przed wojną bywał w domu moich rodziców jeden z dyrektorów PZIN-u. Ach, co za kultura, jakie maniery, jaka elegancja. No przecież to też była instytucja państwowa. Ja myślę, że gdyby męża pani Madzi dobrze ubrać, to on by zadał jeszcze szybko. Ale założę się, że zhardzieje. Już dzisiaj. Jak odbierała te analizy, to była jakaś inna. Że nieprecyzyjnie wykonane, że niechlujnie wypełnione. Rzeczywiście. Codziennie tak samo wypełniam i zawsze było dobrze, tak? Wydawało się pani. Madzia była zawsze bardzo wymagająca, ale i bardzo sprawiedliwa. Pani Magdo, jest pani osobą inteligentną. Niewątpliwie zdaje pani sobie sprawę, że nic nie dzieje się przypadkiem. No właśnie. I właśnie dlatego komputer go wybrał, proszę pana. Zbadano 421 cech mojego męża. I właśnie okazało się, że się świetnie nadaje na to stanowisko. Właśnie bardzo mnie cieszy, że nie było mowy o żadnej protekcji, o żadnym popychaniu. Na jego korzyść, proszę pana, przemówiły fakty. Otóż właśnie fakty nie są korzystne dla pani męża. Ja bardzo go lubię, bardzo go cenię, nawet bardzo szanuję. Jest człowiekiem bezkompromisowym, żeby nie powiedzieć bezwzględnym. Ale jest jednostką bardzo wartościową. Tym bardziej więc martwi mnie to, co się stało. A ja uważam to za awans, który mu się słusznie należy. Pani mąż został kozłem ofiarnym. Tak jest. Ile lat według pani ma Wardowski? 65, skoro go posłali na emeryturę. Niestety, pani Magdo, sprawdziłem.
66 bez 4 miesięcy. I jak pani sądzi, dlaczego dopiero teraz emerytowano? Może nikogo nie było na jego miejsce? Nie, proszę pani. Zrobiono to dlatego, ponieważ dopiero teraz mogą wyjść na jaw pewne fakty, pewne sprawki, przed którymi Wardowski chce uciec. A zawodny, prawda? Cóż, nie chce kompromitacji. I dlatego właśnie wybrano pani męża. Człowieka nowego, niedoświadczonego, którego będzie można obarczyć za wszystko, co zastał w przedsiębiorstwie. To jest zupełnie ewidentne i dlatego jest mi bardzo przykro. Ale przecież komputer, te 421... Pani Magdo, kozioł. Typowy kozioł. Znaczy, że mąż teraz będzie odpowiadał? Jezus, Maria. Nie, ależ nie teraz. Nie zaraz. O, najpierw niech się pobawi guziczkami, telefonami, biurkiem, samochodzikiem i dopiero potem. Halo, Gajny. Słucham. Jestem, panie dyrektorze, odjeżdżenia. Mnie nie obchodzi, kogo wiozę, dokąd wiozę, po co wiozę. Ja tu nieraz w tym samochodzie słyszałem takie rozmowy, że mógłbym z nich nawet użytek zrobić. Ale ja w ogóle nie słucham. I dopóki ze mną grzecznie, to i ja grzecznie. No to do jutra, do 7:00. Pan pod ciszę. Tu i tu. Tam, gdzie te ptaszki. Panie Marianie, tak przez ciekawość. Obserwowałem tak pana dzisiaj rano przez okno i pan stale patrzy w tę kontrolkę. Przecież tu tak dużo do czytania nie ma, nie? Jak się długo patrzy, to się zawsze coś wypatrzy. A najważniejsze, żeby każdy patrzał swego. Do widzenia panu. Dziękuję, do widzenia. Widzę, panie inżynierze, że pan się trochę odbił, co? Dobrze. Dobra, co? Ta gablota to służbowa. A no tak. No i słusznie. Po co swoją benzynę wypalać? Przekopcić ją, po co? No tak. Tak wie pan co, tak patrzę z perspektywy do tyłu. No. To wie pan co, że pan dobrze wykombinował. Pan co? Te agitacje, te gadki do ludu, te społeczeństwo, czarna wołga. Wie pan co, mam tylko do pana jedyny żal. No. Żeś pan od razu prosto do mnie tak nie podstrzelił. Tylko pan mnie zachodził to z lewej mańki, to z prawej mańki. Panie Walędziak, ja mogę pana zapewnić, że tamta sprawa wcale mi w awansie nie pomogła, wręcz przeciwnie, bardzo mi zaszkodziła. Tak. Może i tak. A ja bym swojego, wie pan co, nie pchnął na dyrektorstwo. Dlaczego? Bo w górze zawsze silniejszy wiaduje. Długo będziesz jeszcze pracował? A jeszcze z godzinkę. A co? Nic, nic. Chciałam ci tylko coś powiedzieć. No to powiedz, mi to nie przeszkadza. Ty niczego nie podejrzewasz? A co mam podejrzewać? Krążą słuchy, że jesteś kozłem ofiarnym. Że czym jestem? Kozłem ofiarnym. Raczej wołem roboczym.
A to nic, niech ja się tylko przez to przegryzę, ty żeby miał panoramiczne spojrzenie. I wtedy oni cię... Oj, ty biedaku. Chyba pozwolą ci wrócić na twoją budowę. Co ty wygadujesz? Z tego stanowiska mogę już iść tylko w górę albo na emeryturę. Nie zdążysz, Stefciu. Nie zdążysz, oni wszystko zwalą na ciebie. Kto zwali? Co zwali? No te wszystkie sprawki Wardowskiego, przed którymi udało mu się uciec. Wszystko. Z kim ty rozmawiałaś? Kto ci to wszystko naopowiadał? Nie powiem. No to ja ci powiem. Zgajnin! Haha. I jeszcze więcej ci powiem. Przecież od dzisiaj przestajesz pracować w filtrach. Rozumiesz? Z tym nieudacznikiem, ignorantem. Ten profesor Kozioło chciał cię do pracy naukowej i bardzo dobrze. Ja przez taki telefon zadzwonię, że on mi to od ręki załatwi. Zdążę. Nie bój się. Panie dyrektorze, dyrektor Wardowski przyjął 11 pił herbatę. Nikogo wtedy nie przyjmował, więc... O 11 pijał, tak? Więc proszę sobie zapamiętać, że ja będę pijał o 12.15. I proszę zawołać Woźnego, Gońca i Mariana, niech się przestanie wpatrywać w tę kontrolkę. Biurko postawimy tam, a szafę tutaj. Ten wazon z kwiatami na biurko, a ten drugi proszę zabrać, nie jest to potrzebny. Obraz przewiesimy tam. Tylko nie ten obraz, a zupełnie inny. Dziękuję. Kozioł ofiarny. Poproszę herbatę. Dobry, a co to? Już ci wolno przyjaźnić się z Jagodą? Tak, tatuś powiedział, że już mi wolno i nawet kazał, żebym uczyła się razem z Jagodą. No dobrze, dobrze. Ja nie mam nic przeciwko temu. Jagoda na obiad. Tak, już idę, tatuś. Cześć. Mamo, gdzie to postawić? Tu, na stole. Już idę, no. Chodź. Stawię to koło mnie. Jagoda, chodź. Co jest? Co to ma znaczyć? 4. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje. Jeszcze raz. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. Ale dlaczego? Stefciu, dzisiaj skończyłeś 41 lat. Dzisiaj są twoje urodziny. No wiesz, za to już rok minął. Jak ten czas leci. Ale wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam, moje dzieci. Moje złocie. A gdzie jest Karol? Przyjdzie, ma dyżur. O! O! Przepraszam, czy można? No to pani. No, prosimy bardzo. Mamy taką małą uroczystość. A jako kto pani dziś przyszła? Jako pomoc domowa z ogłoszenia. Ale proszę panią, myśmy nie dawali żadnego ogłoszenia. Ja wiem, to ja dałam ogłoszenie, ale państwo nie odpowiedzieli. No. Więc przyszłam sama. Więc w ogłoszeniu jest powiedziane, proszę pani, że sprzątam, gotuję i odmieszkuję za korepetycję. Ja nie chcę korepetycji. Gdzie? Mam się rozpakować? Ale pani mieszka tutaj obok przecież. No tak, ja wiem, ale wtedy byłabym dochodząca, a państwo potrzebują na stałe. Zresztą ja już nie mogę tam mieszkać, bo przyjechał ze wsi mój bratanek z żoną i potomstwem.
Ale niech się państwo nie obawiają, ja jestem kobieta... Ja wiem, wiem, proszę pani, ale ja muszę się trochę skupić, ja mam bardzo dużo pracy. To ja panu pomogę. Ale co mi pani pomoże? To jest bilans materiałowy z ostatniego kwartału, to jest robota na 4 wieczory. A, proszę pana, elektronika na usługach obywatela. Zawsze mam ze sobą sznurek, kompas, złotówkę na automat telefoniczny i komputer. O. Marek, nie patrz, bo zepsujesz. Niech pani pokaże. Tak, z pamięcią plus minus. Zbilansuję państwu na tym komputerze całe gospodarstwo domowe. Tak. Pranie, zakupy, świadczenia, mandaty, gaz, telefon, wszystko. Od razu pan będzie wiedział, ile panu brakuje do pierwszego. No więc, ile pan by mi dał? Jakieś 45, 7. Nie lat, złociutki, nie lat. Miesięcznie. Maliniak, pozwól pan. Dziękuję. Węsła w spornicy. Tak, numer 6. No tak, tak. Pośmieliśmy się, pożartowali, jak to mówią. A teraz do roboty. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.